i lecę sobie właśnie z rzepakiem. Na wadze 30 ton, równiutkie, więc nie mam obciążnika, nie mam kół zalanych, to jest jakieś 1,5 tony, nie, więcej, gdzieś 100 na 800, bo normalnie ciągnik waży około 10 ton, czyli mamy gdzieś 8300 powiedzmy, plus przyczepa 6, czyli 14 z kawałkiem, czyli mamy tam niecałe 16 ton na przyczepie, czyli się przeliczyłem, bo ja mówiłem chyba 16-17, nie? To się przeliczyłem, to pszenicy tak wchodziło, około 17. No ale więcej się załadować nie dało, full była wręcz, aż mi się tam rozsypywało, zostało mi nawet tam z 500 kilo rzepaku jeszcze, no ale życie. Tyle się zmieściło, ile jest i zobaczymy po rozładowaniu, jak to będzie wyglądało. No elo. Pomysł jest taki, żeby wyjechać dzisiaj kombajnem. Jutro przyjeżdża majster. Dojechałeś do końca? Jo, dojechał. O kurde, przez telefon lepiej widać jak przez ten, jak normalnie. Na zero. No nic. Odłączamy. I idziemy go spróbować odpalić. Gdzie tu jest ten? O, tu jest. Ja pierdzielę, przez telefon lepiej widać jak normalnie, jaśnie jest. Napompowałem powietrze do koła, bo tutaj było mało. O, chodź tutaj. Ola się, drzwi odbijają. Drzwi się odbijają w drzwiach. Prostownik wyłączyć. No kurde, nawet myszami nie śmierdzi, o dziwo. Czekaj, panie. To ja chyba jakoś tak. Jo, pierdziele. Świtałko. Czemu ty piszczysz? Kurde, panie. Niektórzy mi mówią, że. A już chyba kiedyś pokazywałem. Dobra, nie będę pokazywał. A, dopóki się świeci akumulator, hydraulika nie działa. To jest brak ładowania i on odcina hydraulikę. Musi się chwilę rozgrzać. Chwilę się rozgrzeje i... Wtedy trzeba trochę przegazować. Jak się przegazuje, to tam zgaśnie ta ikonka od akumulatora. I dobra, jedę drzwi otworzyć. Zabiorę tutaj ten to ustrojstwo i luz. Kilka słów o aktualnej sytuacji. Zaczynamy od grochu. I w grochu przede wszystkim co? To tu jest omijak, ale co ważniejsze, to takie duże rumiany. Nie ma ich dużo, ale kilka sztuk stoi na polu. Widać, że tutaj je wzięło, przypaliło. Dopóki było sucho, było ok. Dostał wody, odbił. Także ewidentnie chyba za mało jednak jeszcze tego basagramu dołożyłem do korum. Chociaż i dałem litr i litr. Jednego litr, drugiego litr. Widać samosiewy rzepaku. Zdechły. Co do grochu. Groch bardzo niski. Pierwsze kwiaty się zaczynają pokazywać. O, mamy tutaj pierwsze kwiatki. Chciałem zobaczyć, czy jest smyszyca. No jak nie jest, jak jest. Kurde, po co przyjeżdżałem? Człowiek by żył w niewiedzy. Tu mówią, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. A tak będę musiał jechać i coś kombinować. Najpierw przede wszystkim muszę zrobić tę trójkę w pszenicy. Zaraz pójdziemy na pszenicę, też wam pokażę, jak to wszystko ładnie wygląda. Całkiem, nie głupio. Tutaj też jakoś dwie ścieżki, nie wiem jak to zrobiłem. Ale mamy nasze koleżanki Biedronki. Ale mszyca siedzi. Nie, czekaj, tutaj to nie jest mszyca. Jak się okaże, że tam akurat jedną znalazłem, to byłoby super. Tu
Tutaj też nie widzę. Oj, pękło. Także popadało u nas, jak widzicie. Lemszycy nie widzę. Natomiast są biedronki. No jak są biedronki, to one z przyczyny też nie chodzą. Pszyca to lubi też tutaj w pąkach kwiatowych być. A nie, nie ma ich jakoś dużo. Nie widzę przynajmniej tutaj. No i dobra, nie mam pszycy, to ja nic nie robię. Zrobiłem odchwaszczanie jednoliściennych. Dodałem do tego mikroelementy, bor. W sumie dałem tego greena borowego i greena rzepak. I prysnąłem razem z jednoliściennymi. To jest stanowisko po pszenicy, więc no powinno tutaj być tych jednoliściennych w założeniu, a nie ma. Więc czekamy. No teraz na groch to najważniejszy deszcz, nie? To jest, tu jest mszyca. Siedzi. Ale ogólnie nie ma, więc nie ma co przeżywać. Także groszek spoko. Całkiem. Nie ma jakiejś rewelacji, przede wszystkim niski, nie? To tam ma ze 30 cm. Może ma, także... Także niski groszek. U nas popadało, u Wojtka, pewnie oglądaliście jego jakiś ostatni film, to u Wojtka spadło 70 litrów, a u mnie w tym samym czasie spadły 2. Natomiast dzień później, to było bodajże w sobotę, chyba, tak, w sobotę, natomiast dzień później, czyli w niedzielę, u mnie spadło 10 litrów, także... No także fajnie, no nie powiem, nie będę mówił, że to jest jakoś tam bardzo dużo, no ale 10 litrów, kurde, no to tylko się cieszyć, że popadało. Wejdę sobie w ścieżkę, bo jest właśnie trochę mokro. No i wiadomo, na jarę uprawy, na kukurydzę, ale i też na oziminy, właśnie na nalewanie ziarna, na nalewanie nasion, czy to w rzepaku, czy to właśnie w pszenicy, to ta woda to jest mega, mega, mega potrzebna. Wejdę. No i słuchajcie, tę trójkę będę robił, ale mokro. Jeszcze mgła była bardzo duża. No i tutaj będę robił tę trójkę debukonazolem. Pół litra. Standardowo, bez żadnych jakichś tam cudów na kiju. Znaczy tam dorzucę trochę może tego mikro. Chociaż nie, bo już tego greena zbożowego nie mam, bo mi się skończył. Mam trochę agrosorbu, więc tam może po pół literka dodam. Oczywiście coś na skrzypionkę. No widać, jak liście wyglądają, nie? Co prawda to jest jakaś tam stara, bo zwalczona. Ale powiem wam, ostatnio byłem na pszenicy, to było trochę skrzypionki. Trochę było. Pszenicę raz liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. 10. I to jest tak, jak wam ostatnio pokazywałem. I co ciekawe, może dzisiaj pójdę. A pójdę. Pójdę sobie jeszcze na pszenicę po kukurydzy. To wam pokażę, jak wygląda pszenica po kukurydzy, ile ma pięter. Także jak popadało, to jak najbardziej zabieg te 3 trzeba wykonać. U mnie pszenica kwitnie. Częściowo, w większości. O. Ma pylniki, więc zabieg można jak najbardziej wykonać. Ja poprzedni zabieg zrobiłem 14 maja bodajże. Tak, 14 maja. Dzisiaj mamy 3 czerwca. Dziś, może jutro zrobię tę trójkę, czyli mamy tam niecałe 3 tygodnie. No. Niecałe 3 tygodnie, jakieś 18 dni od te 2. No tak wychodzi po fazach rozwojowych, więc ja uważam, że ten zabieg trzeba zrobić, tym bardziej, że właśnie jest jeszcze skrzypiąta. Także no, tak by to wyglądało. Powiem wam, że taki zestaw 3 ciągników plus ładowarka, jestem ustawiony na kolejne 10 lat pewnie prowadzenia gospodarstwa. Nic więcej do szczęścia mi nie było potrzebne. 2 ciągniki, 200 koni, plus 3 mniejszy, do tego ładowarka. Złoto. Po prostu złoto. To jest ciągnik
Piotrka, dla którego kiedyś szukaliśmy maszyny. Ja wrzucałem jakieś tam specyfikacje, którą w internecie, które ją poszukuje, tak? Czyli miał być na autopowerze, na miękkiej osi, w bogatej wersji wyposażenia, z siedzeniem Active Seat, ciągnik pewnie zamknięty. Ja nie wziąłem kluczyków. O, nie, otwarty. O. I oto i ona. I powiem wam, że trafił maszynę. Jednego, czego do szczęścia brakuje, to skrzyni 50, nie? A reszta tak naprawdę wszystko, co chciał, znalazł. W fajnym stanie. Nie ukrywam, że podobał on się dla mnie. Co prawda ja bym wolał 20. No już to mam takie zboczenie. No i nic na to nie poradzę. Wolałbym 20. Ale ogólnie ciągnik sam w sobie bardzo fajny. Bardzo fajny, no. No tutaj do pełni szczęścia by mi brakowało miękkiej osi, żeby to chodziło z opryskiwaczem non-stop, bo jednak ta miękka kabina jest spoko, ale no brakuje, miękkiej osi brakuje. Widać jak ten przód skacze, no nie ma tej amortyzacji, niestety to ucina komfort jazdy. Po asfaltach to jeszcze tam w miarę, ale po tych gorszych drogach no to miękka oś robi bardzo dobrą robotę. I to brakuje nam zarówno w naszej 6.6, jak i w naszej 7. Ale ogólnie zestaw takich dwóch ciągniczków plus jakiś tam mniejszy. O kurde. To już naprawdę. To, no tak jak mówię, ustawiony byłbym na lata przy takim zestawie maszyn. Tu już tu nic więcej nie potrzeba. Co tym ciągnikom potrzeba? Jak byłaby amortyzacja osi, tak jak w tym, na automatycznej skrzyni, do tego wrzucić mu nawigację. Kurde, petarda. Powiem wam, że jakoś moja 7 jest, nie wiem, ładniejsza? Możliwe to w ogóle? Nie wiem. Ale ładna jest. No i tu majster już ogarnia sprzęt. W kombajnie za dużo nie będzie, jakieś pierdoły. W headerze kosa. Nie wiem, czy wyciągnął kosę tą. Tutaj mamy zapasową. A nie wyciągnął. Myślałem, że wyciągnął. Miał zobaczyć. Och, to majster. I bo trzeba tu żyletki pozmieniać. Magnety też już porobiłem do zrobienia. Już się śmiałem do majstra. Mówię, już chyba szukasz dziury w całym, kurde. Ale fakt faktem, że ta kosa, no te żyletki już wołają o pomstę do nieba. Wiadomo jak to jest, nie? Wymienia się te żyletki, które gdzieś tam odpadną. Albo pękną i tak dalej, a tak, żeby wymienić, to się nie wymienia. Więc my kombaj mamy już teraz, nie wiem, będzie 11-12 sezon i nie było to robione. Także no faktycznie czas już na to spojrzeć. To samo tyczy się bagnetów. No nie będzie to pewnie tani biznes. Tylko, że tutaj też nie jest tak, że od razu wszystkie się nadają do wymiany, bo była też część jakaś tam wymieniana, więc to, co jest dobre, to zostanie, a reszta do wymiany. No i tak to wygląda. Ładny ciągnik. Tu oleju nie brakuje. Pulce, panie. Wam pokazać jeszcze kłosy tej pszenicy po kukurydzy. Zobaczcie, tak wyglądają te miejsca dosiewane. Tyle, że jest zielono, ale jest dziadostwo. Ta pszenica jara, to jest bez szału. Oczywiście ja to siałem późno. Ona była siana późno i no i bez jakiejś tam wcześniejszej uprawy. On wychodzi jakiś tam kłosek.
po prostu siewnikiem wjeżdżałem od razu i siałem. Także no coś tam będzie, ale ale nędza. Po prostu nędza. I tyle. I teraz tak, tu jest chyba prowizjon. A z tamtej strony dalej mam Cayenne. O kurde, jak mokro. Zobaczcie, ogólnie no spoko to wyglądają te łany, no kurczę, spoko. Pszenica po kukurydze. Patrząc, słuchajcie, na te warunki, w jakich to było siane, to tu się nie ma do czego przyczepić do tej pszenicy. Przecież to było na mokro uprawiane, na mokro siane, to siewnik to się zapychał wręcz jak wściekły. Aj, to tragedia była. I zobaczcie. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pięter. Losujemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pięter. Ona jest po prostu rzadsza. Oczywiście są pewnie i mniejsze kłosy, ale tu jest jakiś tam gigantus. Jeszcze większy liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. No są najmniejsze. Wezmę teraz mniejszego, co by nie było. Tu jest taki mniejszy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma 10. Oczywiście znajdą się jeszcze mniejsze, nie? Bo to jest nie sztuka znaleźć największy, najmniejszy. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że to jedno pięterko będzie więcej w tych pszenicach późniejszych, ale to moim zdaniem z tego względu, że ona jest po prostu ciut rzadsza. Zobaczcie, tu mamy praktycznie, no tu może jest trochę nieadekwatne, bo to poprzeczniak, a przecież wiadomo, poprzeczniak zjeżdżony, na mokro siany, ale dobra, zazwyczaj mamy tam dwa źdźbła kłosonośne z ziarna. A w przypadku pszenicy tej sianej po rzepaku mamy trzy, cztery to jest taki standard, nie? A tu są dwa, no trafi się i trzy, no to już wiadomo. Natomiast myślę, że raczej średnio to będzie 2. I teraz pytanie, czy z racji też tego, że tutaj poszedł azot w całej dawce, tak, budowałem RSM, dałem go w całej dawce, a nie, dorzuciłem później mocznika. Czyli dałem 100 w RSM-ie i 46 w moczniku, tak, dokładnie tak. Albo 110 w RSM-ie. Także coś w granicach 150 kg było w czystym składniku. I kurde, wydaje mi się, że chyba jednak ta duża dawka azotu, większa dawka azotu, wpływa pozytywnie też na ilość pięter, nie? Znaczy to na pewno wpływa co pozytywnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Na 100% wpływa pozytywnie. Natomiast łatwiej dać taką dużą dawkę przy takiej pszenicy rzadszej, później sianej, niż przy pszenicy, która jest dobrze rozkrzewiona, no bo wiadomo, że nie chcemy jej bardziej rozkrzewić, ale przez to ucieka nam gdzieś tam te jedno piętro. I takie są moje przemyślenia. No i rzepak, tu przypalony herbicydem przy łanie pszenicy. Pójdę na górkę, bo rzepaku nic nie powiedziałem. A, i nie powiedziałem nic o rzepaku, ile mi wyszło w końcu na przyczepie. Na przyczepie było 15, kurde, 680? Ponad 15,5 tony. Ponad 15,5 tony. Zaolejenie 43,7, doszła 100 dopłaty, miałem po 1710 bodajże, więc 1810 zł wyszło. Sam rzepak, tutaj też zobaczcie miejsce, gdzie jest niedopryskane, takie te jaśniejsze. Sam rzepak, no jak to rzepak, kurde, do końca nie wiadomo. Te łany, jedno co można powiedzieć, to że te łany są takie równe, nie? Takie... Bo jak rzepak jest nierówny, takie fale Dunaju, to już jest dziadostwo. To już tam jest dziadostwo, to już tam nie ma co liczyć na dobre plony. Jak rzepak jest w miarę wyrównany, tam mamy takie dziadostwo, ale to jest za tym słupem, bo tam było podmokłe, więc no tam guzik jest, nie? Ale ogólnie ten łan jest taki wyrównany. Wiadomo, że to tam na 5 ton nie wygląda, ale... No wygląda w miarę przyzwoicie. No rekordów myślę, że nie będzie. To samo z pszenicami. Tutaj w tym roku nie będzie rekordów. Ja już tak widzę, obserwuję te łany. One wyglądają dobrze. Tak jakby nie ma im nic do zarzucenia. Natomiast w zeszłym roku były ładniejsze. A pszenica jak jest ładna, to widać po kłosach, to widać, że jest plon. A jak jest takie, wiecie, tu jest trochę gdzieś wymoknięte, tam gdzieś wymoknięte, tu dosiane, tam jest zostawione, ale rzadsze, a to gdzieś jakiś tam chwast wszedł. Później to znowu pryskane poprawką, to już
to już nie jest to, co być powinno. To już tam, także takie plony jak w zeszłym roku to są do pomarzenia na 100%. Natomiast w dalszym ciągu dobry plon jak najbardziej jest tu realnie do ściągnięcia. Przydałoby się jeszcze deszczu. I tyle. Cześć!